Dzień dobry, Marzena Machniak. Witam naszych widzów i zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś powiemy m.in. o otwarciu Centrum Integracji Społecznej przy Kościelnej. Będzie też o tym, co działacze i politycy z Legnicy myślą o zmianach z zakresu edukacji seksualnej. Centrum Integracji Społecznej przy Kościelnej 3 miało rozpocząć działalność pod koniec wakacji. Jednak 22 października dopiero odbyła się uroczystość otwarcia obiektu. Prace remontowe trwały od jesieni 2017 roku. Do nowego obiektu na Zakaczawiu przeniesiono świetlicę z Brackiej. Ma służyć wszystkim pokoleniom legniczan. W ramach rewitalizacji miasta Legnica zmodernizowano budynek przy Kościelnej 3, bo powstało w nim Centrum Integracji Społecznej głównie dla dzielnicy Zakaczawie. Nowe Centrum Integracji Społecznej ma spełniać kilka funkcji. Naszym głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji życia społecznego, wpływanie na różne formy uaktywniania osób starszych, dorosłych. Też chodzi nam o wychodzenie z domów osób samotnych, starszych, żeby też nie zostały miały poczucia wykluczenia, ale też tak naprawdę mamy czy w jednym, właśnie to jest najważniejszy cel naszego projektu. Są to dzieci, młodzież i seniorzy, czyli jakby projekt innowacyjny na miarę jakby naszego województwa nawet. Chodzi też o nawiązywanie więzi międzypokoleniowych. To miejsce mówi o tym, jak placówka samorządowa może wyznaczać pewien standard, wyznaczać pewne trendy. Widać, że ona żyje. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Na szczęście z miastem udaje nam się współpracować i wiele rzeczy realizować razem. I nie ukrywam, że bardzo często podpatrujemy to, co Państwo robicie. Obiekt nie miał schodów i stropów i na pierwszy rzut oka nadawał się do rozbiórki. Przebudowa była więc praktycznie całkowita. Dzieci i rodzice, oddajemy Wam coś, co jest dowodem przywiązania naszego też do tej dzielnicy Kartuzy i chęci stworzenia z tego miejsca, które będzie waszym przedmiotem, czy takim miejscem wyjątkowym do życia, tym takim pozytywnym słowa znaczeniu. Dumni będziecie z tego miejsca i o to o was też zabiegamy, żebyście dbali o to miejsce, żebyście sprawili, żeby to miejsce było rzeczywistą, pozytywną wizytówką dzielnicy Kartuzy. W obiekcie po remoncie uzyskano 850 metrów powierzchni użytkowej. Będą się tam odbywały zajęcia i warsztaty nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dojrzałych legniczan. Budynek w wyjątkowy sposób dostosowano do potrzeb osób niewidomych i osób poruszających się na wózkach. Koszt remontu budynku to blisko 6 milionów złotych. Centrum Integracji wpisuje się w szereg projektów z zakresu lokalnego programu rewitalizacji dzielnicy Kartuzy. W rocznicę Święta Narodowego Węgier, która przypada 23 października, senator Dorota Czudowska i poseł Ewa Szymańska złożyły kwiaty pod tablicą węgierską w Legnicy. W ten sposób chciano upamiętnić Dzień Republiki, czyli rocznicę wybuchu Powstania Węgierskiego. Wybuch Powstania Węgierskiego miał miejsce w 1956 roku. Dzień ten upamiętniany jest jako Dzień Republiki. Z tej okazji pod tablicą węgierską w Legnicy senator Dorota Czudowska i poseł Ewa Szymańska złożyły kwiaty. Zginęło kilka tysięcy Węgrów, a ponad 200 tysięcy Węgrów zmuszone było do opuszczenia swojego kraju i wyjazdu na emigrację. Po tej rewolucji nastąpiły bardzo ciężkie lata, dramatyczne lata terroru na Węgrzech i upamiętniamy ofiary tamtego tragicznego października. Dzisiaj składamy te wieńce, żeby uczestniczyć z naszymi braćmi Węgrami w ich święcie, które będzie celebrowane również w Warszawie. Tablica węgierska w Legnicy pojawiła się 2 lata temu. Została ufundowana przez węgierski rząd w geście podziękowania dla legniczan za solidarność podczas Powstania Węgierskiego. Propozycje zmian w przepisach dotyczących edukacji seksualnej w szkołach zaczynają budzić coraz więcej emocji i kontrowersji. Obywatelski projekt zmian, jaki trafił do Sejmu, zdaniem wielu polityków i działaczy, może okazać się groźny i zgubny dla społeczeństwa. Dziś spróbujemy przybliżyć te zagadnienia naszym widzom. Stop pedofilii, czyli obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego, miał już pierwsze czytanie w Sejmie. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro Prawo do Życia. Proponowana nowelizacja polega na zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich.
Uważamy, że to jest bardzo szkodliwy projekt, ponieważ to sformułowanie użyte, zwłaszcza w tym paragrafie czwartym, który mówi o tym, że kto popiera lub pochwala obcowanie płciowe, to naraża każdego, kto mówi o miłości fizycznej, a w sposób pozytywny na tę odpowiedzialność. Czyli jak nauczyciel będzie dobrze mówił o seksie, czy o miłości w ogóle z akcentami miłości fizycznej, to może odpowiadać karnie. No to zwykły idiotyzm tak naprawdę. 16 października, niespełna tydzień temu, w kilkudziesięciu miastach Polski ludzie wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko ustawowemu zakazowi edukacji seksualnej. PiS tak naprawdę nie chce walczyć z pedofilią, bo ten projekt jest nazwany jako pod hasłem Stop Pedofilii. PiS nie walczy z pedofilią tam, gdzie ona jest. Nie walczy w kościołach, chce walczyć w szkołach, chce walczyć w gabinetach lekarskich, w gabinetach terapeutów. Chce wsadzać do więzienia nauczycieli, wydawców, terapeutów, lekarzy, dziennikarzy. Zmiany w przepisach wiązałyby się z poważnymi skutkami. PiS chce wsadzać na 5 lat do więzienia nauczycieli, dziennikarzy za uświadamianie, czym jest zły dotyk, za rozmowę o dojrzewaniu, rozmowę o orientacji seksualnej, rozmowę o środkach antykoncepcyjnych, o zapobieganiu niechcianej ciąży i też niestety za rozmowę o tolerancji, o wykluczeniu i za walkę z dyskryminacją. Nowe przepisy dotyczyłyby zakazu podejmowania takich zagadnień z osobami do 18 roku życia. Czyli jak na lekcji biologii w liceum pani będzie mówiła o dojrzewaniu czy o rozmnażaniu, będzie mogła się bać, że po prostu pójdzie siedzieć. Będzie musiała opowiadać na przysłowiowych kwiatkach i pszczółkach. Dokładnie, albo cytować Biblię. Chociaż w Biblii też jest hasło idźcie i rozmnażajcie się i nie wiem, kto tutaj będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Posłowie PiS zaproponowaliby proponowaną karę 3 lat więzienia zwiększyć do 5. Sejm skierował projekt do dalszych prac i analiz w komisji. Po przerwie w polskim Sejmie znalazła się Lewica z okręgu legnicko-jeleniogórskiego. Wśród posłów zasiądą Małgorzata Sekułasz-Majdzińska i Robert Obaz. Z perspektywy czasu już po wyborach politycy Lewicy przypominają, co jest priorytetem, jeśli mowa o regionie i kraju. 70 tysięcy osób z okręgu legnicko-jeleniogórskiego zdecydowało, że chce w tej kadencji Sejmu mieć przedstawicieli Lewicy. Będzie ich dwoje, Małgorzata Sekułasz-Majdzińska i Robert Obaz, który przypomina, co trzeba koniecznie zrobić. Na pewno dla regionu uważam po pierwsze bardzo ważne dokończenie Strójki. To jest to, co tutaj blokuje cały region między Legnicą a Głogowem, udrożnienie tego przejazdu. Na pewno droga dojazdowa do Kotliny Jeleniogórskiej, do całości. Brak tego odcinka pomiędzy Bolkowem a Koczorowem też komunikacyjnie wyklucza. Komunikacja pomiędzy dużymi miastami to nie wszystko. Komunikacja też jest potrzebna w małych miasteczkach. To jest ogromne wyzwanie. Podczas kampanii wyborczej, rozmów z osobami, z których spotykaliśmy na ulicy, one cały czas mówiły, że mają problem z dojazdem do pracy, powrotem z tej pracy, jeśli nie mają własnego środka transportu. To jest wyzwanie, powinno się stać to priorytetem dla rządzących, też dla posłów opozycji, bo pewnie tak będzie, żeby jak najbardziej lobować, żeby ten transport zapewnić. Już za kilka miesięcy wybory prezydenckie, w których niewykluczone, że kandydatką będzie Małgorzata Sekułasz-Majdzińska jako dość mocny przeciwnik Andrzeja Dudy. Czysto teoretycznie, gdyby poseł Lewicy wygrała, jej miejsce w Sejmie zająłby automatycznie kandydat, który 13 października miał trzeci wynik, czyli Ryszard Zbrzyzny. Młodzi karatecy z Centrum Sportu Walki Hodana w Legnicy wrócili z zawodów mini challenge z medalami. 2 złote i 1 brązowy przywieźli karatecy juniorzy, którzy pokonali w zmaganiach innych zawodników, mających na swoich kontach wyższe pasy niż młodzi legniczanie. Czworo juniorów z Centrum Sportu Walki Hodana z Legnicy w ubiegły weekend wzięło udział w zawodach mini challenge koło Opola. Zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony. Poziom był dość wysoki, no bo byli zawodnicy zarówno z Polski, jak i z Czech. Było około 180 zawodników, więc naprawdę nasi zawodnicy pokazali klasę, zostawili serce na macie, dali z siebie wszystko. Wśród zwycięzców znaleźli się Dominik Pasiecznik i Norbert Dojlitko, którzy przywieźli złoto, oraz Bartosz Kluba, który zdobył w swojej kategorii 3 miejsce na podium. Był trochę stresik, bo przecież miał lepszy pas, ale jakoś wygrałem. Cudem.
No nie wiem, czy tak cudem. No pewnie miałeś jakieś większe umiejętności, że udało ci się pokonać zawodnika. W czym był mocny, a w czym ty się okazałeś mocniejszy? No był mocniejszy po sobie, że miał większy pas, lepszy, a ja byłem tak systematycznie lepszy, tak lepiej byłem przygotowany od niego. Trzeba było myśleć, trzeba było tam walić w tarczę, porozciągać się, przygotować się. No i tak jak tam sensei powiedział, że to nie pas myśli, tylko głowa. No, co w tej głowie musi być wtedy? To jak się odsunąć, zejść, kopnąć w głowę. I trzeba dużo myśleć, słuchać się senseja, trenera. Najlepiej się nie cieszyć od razu, bo wtedy można przegrać jeszcze. Długo trenujesz? Od końca lutego. I już tak szybciutko zdobyłeś pierwsze miejsce i miano najlepszego. Dużo miałeś tam konkurencję? Dużo było zawodników? Walczyłem z 4 zawodnikami, lepszymi od siebie, 3 żółte pasy, 1 niebieski. Zwycięzcom mocno gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Zawodnicy Centrum Sportu Walki Hodana szykują się już do kolejnych zmagań, które odbędą się 10 listopada. Będzie to 26 turniej karate Kyokushin z okazji Święta Niepodległości w Chełmie. Klub kibiców niepełnosprawnych Miedź Legnica zaprosił drużyny z regionu na 7 turniej piłki nożnej halowej. W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn. Szczyt podium zajęli piłkarze z Opolnicy. Gospodarze zajęli 2 miejsce, zaś 3 zdobyli Złotoryjanie. Po raz 7 w hali przylotniczej spotkały się drużyny z całego województwa i jedna z Wielkopolski, które wzięły udział w turnieju KKN Miedź Legnica Cup piłki halowej organizowanym przez Klub Kibiców Niepełnosprawnych w Legnicy. Na parkiecie walczono o wiele. O prestiż, o puchar, o medale i o satysfakcję, bo w naszym statucie jest zapisane aktywizacja, integracja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez sport, a ten sport właśnie w ten przedział dokładnie trafia, oni chętnie tutaj przyjeżdżają, biorą udział, ale najważniejsze mimo wszystko są dla nich te medale. W Legnicy na turnieju jesteśmy 3 raz, to jest nasz 2 turniej w hali. Byliśmy ostatnio w zeszłym roku na turnieju mikołajkowym, chłopcy bardzo miło wspominają. Jak Państwo zauważyli, są to osoby niepełnosprawne nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie. Jesteśmy po 1 meczu, pozytywny wynik, bardzo nas to cieszy. Projekt był dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta w Legnicy. W związku z zadaniem kultura, sport, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, a organizacyjnie wsparła nas Kunicka Fundacja Tu i Teraz oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy. Sport i aktywny tryb życia jest jednym z najważniejszych elementów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Daje wiele korzyści. Po pierwsze spotkanie z innymi ludźmi, po drugie zgranie zespołu. Staramy się ich uczyć, że jeden za wszystkich, wszyscy za innego. Czują wsparcie siebie nawzajem. W PDPS-ach nie zawsze jest możliwość zgrania zespołu, a takie imprezy jak ta pozwala na robienie tego. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna z Opolnicy, 2 z Legnicy, zaś 3 ze Złotorii. Miano najlepszego bramkarza wywalczył Albert Gajek ze Złotorii i Daniel Pujer z Ostrowiny, zaś tytuł najlepszego strzelca przypadł Damianowi Czarnocie z Opolnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy zaprasza na wystawę Tory historii 175 lat kolei w Legnicy. Ekspozycja prezentuje historię legnickiego kolejnictwa. Podziwiać można zarówno elementy wyposażenia, jak i prezentacje wydarzeń z udziałem ważnych postaci historycznych. Przygoda Legnicy z koleją rozpoczęła się 175 lat temu, gdy do miasta przyjechał pierwszy pociąg z Wrocławia. Temu jubileuszowi poświęcona jest właśnie wystawa w Muzeum Miedzi, na którą wraz z organizatorami zapraszamy. Nasza wystawa w zamierzeniu opowiada o dziejach kolei w Legnicy od roku 1844 aż po rok 2019. Jest próbą takiego szerokiego spojrzenia na historię kolei, na historię dróg żelaznych, które przebiegały przez Legnicę, historię kolejarzy legnickich, ich dorobek, ich osiągnięcia. Opowiadamy zatem o początkach, o tym, jak doszło do tego, że w roku 1844 do Legnicy przyjechał pierwszy pociąg. Wystawa pozwoli śledzić, jak rozwijała się sieć kolejowa w Legnicy oraz historię legnickich dworców, których wybudowano 4, zaś 3 z nich pozostały po dziś dzień, z czego
jeden wciąż pełni funkcje przewozowe. Ekspozycja odsłania też tajniki legnickiego kolejnictwa związane ze znanymi osobistościami. Dworzec w Legnicy odwiedzał m.in. car Aleksander II, władca Rosji. W 1856 roku przyjechał do Legnicy. Jego pobyt był krótki, bo około 10-minutowy, jak zanotował reporter ówczesnej prasy legnickiej. Stanisław Wyspiański w roku 1890 przyjechał do miasta pociągiem. O jego wizycie wiemy dzięki listowi, który napisał na dworcu. Muzeum Miedzi jest czynne od wtorku do piątku od 10 do 17 i w soboty od 11 do 17. Ceny biletów wstępu to 10 zł za bilet normalny i 6 za ulgowy. Muzeum Miedzi zaprasza na uroczyste zakończenie sezonu turystycznego na Zamku Piastowskim. 27 października w niedzielę na dzieci, ale też i na dorosłych czeka mnóstwo atrakcji. Będzie nie tylko tradycyjne zwiedzanie. Zaplanowano m.in. karmienie smoka i wypiekanie podpłomyków. Śladem sukcesu osiągniętego podczas Nocy Muzealnej Muzeum Miedzi w Legnicy postanowiło uroczyście zakończyć sezon turystyczny na Zamku Piastowskim. W niedzielę 27 października szykuje się sporo atrakcji. Oprócz tego, że dorośli zwiedzicie komnatę zieloną świętej Jadwigi, wieżę świętej Jadwigi, wieżę widokową świętego Piotra i relikty średniowiecznej kaplicy romańskiej, to dzieci będą mogły przenieść się do czasów średniowiecza, posłuchać muzyki, pobawić się w burzenie wieży z klocków, w karmienie smoka, a także w wypiekanie z nami podpłomyków, no i później w pyszną konsumpcję. Impreza rozpocznie się od godziny 12 i potrwa do około 17. I tą informacją ja żegnam się już z Państwem. Tuż po wiadomościach zapraszam na prognozę pogody. Życzę spokojnego, przyjemnego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.